Niedziela, Studio Rio 2013. Dzień dobry, ja się nazywam Aleksander Stenzel, jestem z Niemczech, mieszkam przy Würzburgu, to jest w Bawarii. I dlaczego ja tu przyjechałem? To jest fajnie widzieć dużo ludzi z innych krajów, i ta mentalność i ta kultura od innych ludzi, jak powiedzieć, nie wiem, to find, to yes, it's very interesting, yes. Bardzo interesujące, no. Uczysz się czy studiujesz? Ja studiuję nanotechnologię też w Erlangen i jestem teraz w szóstym semestrze i tak. Skąd, gdzie nauczyłeś się tak dobrze języka polskiego? Moja mama jest Polką i tak i w domu my mówimy zawsze po polsku, ale mam trochę problemy mówić płynnie po polsku, bo w domu my mówimy po niemiecku i po polsku i te słowa, co najpierw przyjdą do głowy, to pomagamy tak w domu. No. Dlaczego zdecydowałeś się przyjechać tutaj do Rio de Janeiro aż? Bo jeszcze tu nie byłem. Tu są tyle ludzi i idzie się pogadać. I tylko te impresje tu są rewelacyjne. No. Pierwszy raz uczestniczysz w takim spotkaniu? Tak, pierwszy raz. Nigdy nie byłem. No. Z dużą grupą przyjechaliście? No my są 70 ludzi i tak. 70, tak. To diocezja. Tak. No to pięknie, to bardzo gratulujemy Tobie. A powiedz Twoje wrażenia również ze spotkania tutaj z papieżem, z ludźmi. To są rewelacyjne, bo to ani nie idzie wszystko powiedzieć słowami, bo to są impresje, co zostają też zawsze w głowie. No. I jeżeli będzie następne spotkanie, takie spotkanie bliżej Niemiec i Ojciec Święty zaprosi, przyjedziesz? Oczywiście, tak myślę, będzie następne, nie wiem jak to jest po polsku, World Youth Day, będzie w Polsce, to oczywiście przyjadę, tak. W takim razie będziemy Ciebie szukali i czekali, Ciebie i będziemy czekali na całą Twoją grupę przyjaciół. Bardzo Ci dziękuję.